Siema. Po długiej przerwie wracam do Was z kolejnymi materiałami dotyczącymi street workoutu oraz tego, jak wykorzystać siłownię oraz różne, może nie do końca znane ćwiczenia na siłowni, które pomogą Wam osiągnąć konkretne figury. Dzisiejszy materiał jest dedykowany dla osób średnio zaawansowanych, które chcą osiągnąć human flag, czyli ludzką flagę. Przez osobę średnio zaawansowaną mam na myśli osobę, która zna już mniej więcej technikę tej figury, wie jak się ustawiać oraz ma już jakieś zaplecze bazowe, które pozwoli jej w ogóle za tą figurę się zabrać. I tutaj podzielimy sobie ćwiczenia na część specjalistyczną, w której będziecie wykonywać docelowo figurę, czyli odwzorowywać cały wzorzec ruchowy, jaki się chcecie nauczyć, tylko w prostszej wersji, oraz ćwiczenia, które mogą Wam pomóc rozbić konkretne słabe ogniwa lub po prostu nauczyć się danego fragmentu ruchu. Czyli zazwyczaj, jeżeli się czegoś uczymy, to uczymy się poprzez wykonywanie danego wzorca ruchowego oraz rozbijanie go na części pierwsze i uczenie się każdych elementów po kolei. Zobaczcie, jak to wygląda. Po rozgrzewce przechodzimy do pierwszego ćwiczenia, jakim jest wykonanie pełnej flagi przy pomocy gumy Powerband. Guma odciąża nas i pozwala nam wykonać pełną flagę. Kąty pomiędzy tułowiem a ramionami są zachowane, w związku z tym ćwiczenie jest szalenie efektywne. I tu możemy sobie utrudniać lub ułatwiać ćwiczenie, zmieniając gumę lub odległość naszego ciała od gumy Powerband. Im dalej jesteśmy, tym ćwiczenie jest dla nas prostsze. Drugie ćwiczenie skupia się na ręce podporowej. Rozszerzamy ręce na szerokość, z jaką trzymamy flagę i utrzymujemy izometryczne spięcie. W ten sposób rozwijamy naszą siłę oraz tak naprawdę uczymy się prawidłowego napięcia, które wywołujemy ręką podporową w tej figurze. Kolejne ćwiczenie, które ma nas nauczyć, jak pracować tą ręką górną, na której tak naprawdę wisimy, to ściągnięcie łopatki w zwisie jednorącz, czyli scapular pull-ups w zwisie jednorącz. Jak widzicie, zarówno skupiamy się na wzmocnieniu tutaj naszego chwytu, jak i przede wszystkim ściągnięciu łopatki do dołu, wprowadzeniu jej do depresji. Kolejne ćwiczenie wykonujemy na cały tułów, na mięśnie czworoboczne lędźwie, mięśnie skośne, proste brzucha i prostowniki. Wykonujemy je na przykład w tej wersji, myślę, że jest taka najbardziej dostępna, można też to wykonać na ławce rzymskiej. Napinamy się i staramy się zachować idealną linię, żeby później nasza flaga nie była taka, że tak powiem, złamana. I ostatnie ćwiczenie to na przykład szerokie podciągnięcia, w których mocno skupiamy się na pracy łopatek, następnie wykonujemy na przykład tylko połowę ruchu, która jest najistotniejsza, jeżeli chodzi o naukę takiego elementu, jakim jest flaga. Niemniej jednak oczywiście można wykonywać pełen zakres ruchu lub dodać tutaj jakąś inną pracę na najszersze obłe oraz mięśnie naramienne. Możemy sobie wrzucić tutaj po prostu wykonanie bazy, jakieś pompki w staniu na rękach, pike push-upsy, zwykłe podciągnięcia lub jakąkolwiek pracę pod front lever czy pod iron crossa. Na koniec praktyczna rada ode mnie. Ucząc się dowolnej street workoutowej figury, podążcie tymi trzema krokami. Po pierwsze, dowiedzcie się, jak ją wykonywać technicznie. Po drugie, zwróćcie uwagę na mięśnie, które pracują w danych ruchach. I po trzecie, rozbijcie ruch na czynniki pierwsze, co pozwoli Wam zdobyć tak naprawdę informacje o Waszych słabych ogniwach, może pomóc je naprawić poprzez skupienie się właśnie na tym fragmencie ruchu, który kuleje, poprzez na przykład zwiększenie siły mięśni, a czasem po prostu samo rozbicie tego ruchu na czynniki pierwsze powoduje to, że Wy nauczycie się generować odpowiednio to napięcie w danym fragmencie ruchu. Czyli bardzo często w mojej praktyce zawodowej jako trenera, gdzie uczę ludzi takich rzeczy, nie chodzi o samą siłę. Często chodzi o to, że ludzie nie potrafią się odpowiednio napiąć, nie potrafią do końca wyobrazić sobie tego ruchu, albo po prostu nie mają takiej fajnej synchronizacji nerwowo-mięśniowej, którą się nabywa poprzez praktykę. Także mam nadzieję, że to wideo Wam pomoże. Jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujecie i widzimy się w odcinku drugim, który prawdopodobnie dotyczyć będzie muscle upa
i powie nam mniej więcej, jaka jest różnica pomiędzy podciąganiem a muscle-upem. Czy muscle-up to takie wysokie podciągnięcie? A może jednak nie do końca. Jeżeli masz jakiś fajny pomysł na kolejny materiał, pisz śmiało w komentarzu.